Pilotaż autonomicznego busa w Polsku Śląskim to jest dla nas doświadczenie, którym chcemy się podzielić z naszymi mieszkańcami i z naszymi przedstawicielami różnych instytucji, które z transportem mają na co dzień do czynienia. Dla nas to jest takie doświadczenie sprawdzenia, o czym mówimy i rozmawialiśmy w poprzednich miesiącach. Tutaj robimy projekt dotyczący akceptacji społecznej i rozmawialiśmy z mieszkańcami na różnych poziomach o tym, jak mieszkańcy to akceptują, czy oni potrzebują takiej technologii. Park Śląski jest bardzo wymagającą przestrzenią dla naszego pojazdu. Jest tutaj raz ruch zbliżony do ruchu miejskiego. Mamy rondo, mamy skrzyżowania, skręty w lewo, skręty w prawo. Mamy bardzo duży ruch rowerzystów, ruch pieszych, więc tych wyzwań jest sporo. Jest miejsce, w którym jest ograniczony dostęp lokalizacji GPS, czyli wszystkie te rzeczy, które mogą się wydarzyć w mieście w normalnym, regularnym ruchu. W przyszłości takich autonomicznych pojazdów. Jest to świetne miejsce do przetestowania tego rozwiązania, do sprawdzenia wszystkiego i do poprawienia, do tego, żeby to było naprawdę dobre rozwiązanie w przyszłości właśnie w takich przestrzeniach. Mieszkańcy są gotowi, władze miejskie i jak widzimy przedstawiciele transportu też są gotowi na autonomię. Bardzo realne podejście obu stron i mieszkańcy i władze miejskie pytają o szczegóły, o konkrety rozwiązań, o bezpieczeństwo. Także myślę, że obie te grupy są bardzo zbieżne w swoich poglądach. Myślę, że to, co cieszy najbardziej, to to, że mieszkańcy nie są zaniepokojeni, tylko ciekawi, chcą próbować, chcą testować. Dzięki temu też ten przejazd w Parku Śląskim autonomicznego busa jest dla nas tak atrakcyjny. Odnoszę wrażenie, że jest to pierwszy krok do przyszłości transportu publicznego, bo nie ma co ukrywać, kiedyś on na pewno stanie się autonomiczny, nie w pełni, ale niektóre z jego rozwiązań na pewno będą mogły nosić miana autonomicznych. Obawy to czas przejazdu, jednak to jest coś, co dzisiaj wszystkich nas mobilizuje do korzystania, to efektywność tej komunikacji zbiorowej. Jeżeli rozwiązania autonomiczne będą zapewniały porównywalny czas przejazdu do obecnie stosowanych rozwiązań, to na pewno stanie się on konkurencyjny i będzie w stanie zastąpić też tradycyjne metody przemieszczania się.